Transformers. Energon. Transformers. Drużyna Optimusa. Kochanie, panowie z rządu nie odjadą, dopóki się z nimi nie spotkasz. To długo sobie poczekają. Muszę odzyskać energon, który wysłałem Kickerowi. Tylko jak? Tato, Rat na linii. Witam, doktorze Jones. Witaj, Rat. Są jakieś nowe wieści o Mirandzie 2? Nie, przykro mi, doktorze. Czekam na raport zwiadowców. Wyruszyli do czarnej dziury, ale dotąd się nie odezwali. W jakim stadium jest teraz czarna dziura? Niedługo się zamknie. Jej całkowite zniknięcie to tylko kwestia czasu. Dobrze. Monitoruj jej zachowanie. Tak jest. Czy wszystkie Autoboty muszą wyruszyć na tę misję? Tu też mogą być potrzebne. Mam nadzieję, że zdają sobie sprawę z ryzyka. Przejście przez czarną dziurę jest niebezpieczne. Nie martw się, kochanie. Przecież jest z nimi Kicker. To dopiero powód do zmartwień. Co? Martwię się. Nie mamy energonu. Autoboty ścigają Megatrona, a Kicker jest z nimi. Nie martw się. Kicker wie, co robi. Tak, ja też mam nadzieję, że wie, co robi. Błagam, tato. Wiem, że proszę o wiele, ale musisz przysłać nam cały wasz energon. Cały nasz energon? O, chyba nie mówisz poważnie. Właśnie, że tak. Początek. Co? To dopiero początek. Zobaczysz. Czuję, że teraz, kiedy Unikron ożył, Alfa Q ma dla nas jeszcze kilka niespodzianek. Czy to za sprawą energonu? Tak. Właśnie na to czekał Alfa Q. O, rany! Teraz pozostało tylko jedno. Pozbyć się Megatrona. Co to takiego? Niedobrze, Kicker. Z ciała Unikrona wydobywa się energon. To niedobrze. Obawiam się, że jest gorzej niż przypuszczasz. Zaraz może dojść do eksplozji. Żartujesz, prawda? Najpierw zniszczę Unikrona, a potem zajmę się tobą, Alfa Q. Unicestwię cię! Wykorzystam energon, który zebrałem, aby zniszczyć wszystkich, którzy kwestionują moją władzę. Ej, Kicker, co się dzieje? Nadchodź pomóc Skorpionku! Alfa Q! Musi pomóc Skorpionkowi. O, nic z tego, Alfa Q. Za późno! Alfa Q! Energon zaraz eksploduje! Kto by pomyślał, że do tego dojdzie? Przestrzeń się rozdziera! Co się z nami stanie? Skąd mam wiedzieć? Ja. Tego nie było w planie! Musimy uciekać! Nie mamy wyboru! Żegnaj, Kicker. Żegnaj, Nika. Nie lećcie za nami. Musimy przejść na drugą stronę światła. Tam odnajdziemy nasz dom. Nie, już tak miało być! Ten buntownik zasłużył sobie na to.
Na czym to skończyliśmy, Prime? A tak, właśnie miałem z tobą skończyć. Co ty na to, Optimusie? Przejdź ze mną na drugą stronę światła, a pokażę ci mój kosmos. Teraz, Miraż! Tak jest. Starscream! Na rozkaz, panie! Za mną, żołnierze! Megatronie! Ha! Optimusie! Optimusie! Co teraz zrobimy? Polecimy za Megatronem. Optimus wkroczył do akcji. Szykuje się kolejna przygoda. Jak widzicie, to był pomysł Kickera, żeby wlecieć w czarną dziurę z Autobotami. Uwielbia się popisywać. Nigdy nie pomyśli, zanim coś zrobi. Po prostu troszczy się o Autoboty. To jego przyjaciele. Ale pamiętam czasy, kiedy nie mógł znieść ich obecności. No tak, kiedyś bał się Transformerów, prawda? Trochę to trwało, ale zrozumiał, że Optimus i inni przybyli, aby nam pomóc. Tak! O! Jesteśmy na miejscu, Kicker. To planeta Cybertron. Spokojnie, nie bój się. To Transformerzy przybyli, aby nas chronić. Za stary jestem na zabawę w chowanego, Kicker. Poza tym tu nie wolno wchodzić. Wychodź natychmiast. Chyba się nie zgubił. Kicker? Kicker! Idź sobie! Okropne miejsce! Nie chciałem tu przylatywać! Kicker! Zostaw mnie! Gdzie jestem? Jestem sercem, siłą życiową Cybertronu. Boję się. Jesteś stworzony do wielkich rzeczy. Pomogę ci je osiągnąć. Kicker był poruszony. Nie mógł uwierzyć, że miał szczęście spotkać się z samym Primusem. A dzięki niemu odkryliśmy Energon, najczystsze źródło energii w kosmosie. Tak, i dlatego teraz mamy kłopoty. To znaczy, wrogom chodzi o Energon, prawda? Odkąd zaczęliśmy go wydobywać w oceanicznym mieście, ciągle nas atakują. Bez żadnego ostrzeżenia. Nie spodziewaliśmy się tego, pamiętacie? Ej, co tu się dzieje? Nikt mnie nie uprzedził, że się wynurzamy. A, to ten dotykniker. Co tu robisz? Pilnuj swojego nosa, destruktorze! Nie masz tu czego szukać. Wracaj! Na razie! Kicker! Trzymaj się! Ten dzieciak to prawdziwy wrzut na tylnym zderzaku! Transformacja! Ej, Kicker, co się stało? Wyczuwam energon. Co jest? Popatrz na to, Skyblast! Nadlatują! Co się dzieje? Czego chcecie? Nic z tego! Nie przepuszczę was! O, świetnie! Uciekaj, Kicker! Ktoś wzywał pomocy? Optimus i jego drużyna przybywają na odsiecz! Transformacja!
Pamiętasz mnie, Kicker? Jesteś Optimus Prime. Zupełnie jak dawniej. Prawda, Optimusie Prime? Wiem, czego chcesz, Megatronie. Gratuluję spostrzegawczości. Jeśli przybyłeś po Energon, to tylko tracisz czas. Wiem, do czego jest ci potrzebny. Coś takiego. Coraz bardziej mnie zadziwiasz. Zamierzasz wskrzesić Unikrona. Nie bądź głupi. Unikron jest potężniejszy od nas wszystkich. Megatron wysyłał Decepticony, by atakowały Autoboty i kradły nasze zapasy Energonu. Na szczęście udawało się je odeprzeć prawie zawsze. Dzięki Optimusowi Prime i Autobotom mogliśmy ukończyć siatkę energonową. Teraz Ziemi nie zagraża niebezpieczeństwo i nie musimy żyć w strachu przed atakami Decepticonów. Ale dopóki istnieje Unikron, walka się nie skończy. Witajcie na pokładzie Mirandy 2. Nasza wyprawa ma jeden podstawowy cel. Musimy znaleźć nadajniki rozmieszczone w dwóch różnych miejscach galaktyki. Misja zakończy się sukcesem, jeśli zniszczymy oba nadajniki i unicestwimy Unikrona. Rozpocząć sekwencję startową. Pełna moc! Powiedz mi, tato, kiedy Skorpinok i Alfa Q przeszli na naszą stronę? Kiedy to było? Dobre pytanie. Niech pomyślę. Wydaje się, że to było tak dawno. Ach tak! Doktorze Jones, Kicker nie jest już dzieckiem. Postanowił szukać Ironhide'a na własną rękę. Tobie jest łatwiej, Optimusie. To nie twój syn. Nigdy nie naraziłbym życia żołnierza. Ej, czekaj, Optimusie! No to zaczynamy. Czy to... Tak. Ale nie możesz zniszczyć Unikrona. Co? Jak to? Posłuchaj, wolałbym najpierw zobaczyć klęskę Megatrona. Oczywiście oferuję ci wszelką możliwą pomoc. Rodimusie, zdajesz sobie sprawę z tego, jak niebezpieczny będzie Unikron, kiedy się przebudzi? Uważasz Unikrona za ostateczne zło? Tak, oczywiście. A ty nie? Wiesz, że planeta Alfa Q została w przeszłości pochłonięta przez Unikrona? Zostawił nas, kłamca! Obiecywał, że pomoże nam ocalić planetę! Kiedy tam przybyliśmy, było po wszystkim. Nie ocaliliśmy planety Alfaku, jednak on sam przeżył. I nadal egzystuje w śpiącym ciele Unikrona. Hej, Inferno! Ciekaw jestem, od jak dawna Rodimus zna Optimusa. Są starymi przyjaciółmi, tak? Rodimus stał się wielkim wojownikiem po opuszczeniu planety Cybertron. Optimus postanowił zostać i stał się bohaterem wszystkich Autobotów. Wielu naszych przyłączyło się do Rodimusa, ale przez to planeta znalazła się w wielkim niebezpieczeństwie. Mieliśmy szczęście, że Optimus został na Cybertronie. Umowa stoi. Najpierw rozprawimy się z Megatronem, a potem zajmiemy się Unikronem. Jesteśmy sojusznikami. Przynajmniej na razie. Zajmiemy się Unikronem we właściwym czasie. Co ty na to? Zgoda! Oto nasz plan. Zaatakujemy Unikrona i pokonamy Megatrona. Do roboty! Tak jest! Tak.
Nasi goście przybywają. Nieskuteczne. No, Unikronie, czas zniszczyć wszystkie automoty. Planeta Cybertron jest twoja. Pożryj ją! O nie! Planeta Cybertron! Odsuńcie się! Uwaga! Przybywa Alfa Q z drogi! Za chwilę się zderzą! Ci głupcy nie przeżyją. Tato! Wiem, że proszę o wiele, ale musisz przysłać nam cały wasz energon. Błagam! Rozumiem. Sama z nimi o tym porozmawiam. Wszystko w porządku, nie powinno być problemów. Tak, biorę pełną odpowiedzialność. Kochanie, pewnie cię to ucieszy. Panowie z rządu dali sobie spokój i pojechali. O, co za ulga. Nie miałem ochoty się z nimi spotykać. Chociaż to nieładnie kazać rządowi czekać. Tato, Alexis chce z tobą mówić. A Alexis? No dobrze. Chwila. To dziwne. Dawno ze sobą nie rozmawialiśmy. Przełącz na monitor. Chętnie, ale niestety nie ma wizji. Ciekawe. Doktorze Jones? O, cześć, Alexis. Gdzie teraz jesteś? W amazońskim mieście. Co? Co tam robisz? Chciałabym coś panu pokazać. Mógłby się pan tu ze mną spotkać? Tak, oczywiście. Ha? Chyba znam te okolice. Czy poznaje pan to miejsce, doktorze? To ta piramida, którą zniszczyły autoboty? To bardzo cenna budowla. Odbudowujemy ją. Serio? Tak. Sądziłem, że cała okolica została zniszczona. Minęło już trochę czasu. Jak pan widzi, poczyniliśmy postępy. Pokażę panu okolice. Będę zaszczycony. Więc od czego zaczniemy? Powiedz, o co chodzi, Alexis? Chyba nie ściągnęłaś mnie tutaj, żebym podziwiał zabytki. Ma pan rację. Wiedziałem. Dzieje się tutaj więcej niż widać gołym okiem. Doktorze, zaraz panu pokażę, dlaczego się pan tu znalazł. Gdzie my jesteśmy? To stara, opuszczona kopalnia. Nie wygląda na opuszczoną. I nie jest. Ma pan rację, doktorze. To czynna kopalnia energonu. Niewiarygodne. Myślałem, że na Ziemi nie ma już energonu. Podczas prac w kopalni znaleźliśmy olbrzymi pokład tuż pod powierzchnią. Tak, właśnie widzę. Doktorze... O rany, to niesamowite odkrycie. Tak, wiem. To złoże będzie administrowane przez Komisję Federacji Ziemskiej. A? Chcielibyśmy, żeby został pan naszym konsultantem i pomógł nam w dystrybucji energonu. Zaraz, zaraz, chwileczkę. Wszyscy wiemy, że energon to bardzo ważny surowiec. Nie powinien być w dyspozycji jednej osoby. Rozumiem. Więc po to przyjechali do mnie ci rządowi agenci. Tak. Czyli nie mam wyboru, prawda? Alexis, możesz na mnie liczyć. Chętnie pomogę ci w tym przedsięwzięciu. Dziękuję, doktorze Jones. Niezależnie od tego, czy decyzja była słuszna, musimy patrzeć w przyszłość. Optimusie, wiem, że musiało ci być trudno, ale podjąłeś trafną decyzję. I dla nas, i dla ludzi. W drogę, Ironhide. Mamy przed sobą wiele pracy. Optimus na nas liczy. Co
trzyma? Ha, w końcu nosi imię mojej matki. Ślicznie wygląda, ale wewnątrz jest twardy. Kiker, patrz! Wciąga nas! Zostaniemy wessani! Spokojnie, Mika. Poradzę sobie z tym. Uwaga! No dobra, nie wiem, co nas czeka po drugiej stronie, ale cokolwiek to będzie, jesteśmy gotowi.